Mateusz Kasprzyk, niespełna 18-letni, dobrze mówimy, niespełna 18-letni obrońca Bocheńskiego Klubu Sportowego, lekko pewnie poobijany, bo dzisiaj przyszło walczyć z napastnikami Limanowej. 0-0, czyli mecz się udał. No myślę, że tak, biorąc pod uwagę, że Limanowa no jednak jest faworytem tutaj do awansu, to na pewno ten wynik dla nas szczególnie jest bardzo dobry. I myślę, że to jeden punkt jest do przodu, a nie straciliśmy dwóch. Jesteś takim zaskoczeniem tego sezonu. Mało kto przed tym sezonem spodziewał się, że na środku obrony, na tak bardzo istotnej pozycji zagra, no nie oszukujmy się, nieopierzony zawodnik. Jak ty to odbierasz? No szczerze mówiąc, też się nie spodziewałem tego, bo myślałem, że jednak no ktoś będzie taki starszy albo, no nie wiem, bardziej doświadczony zawodnik, no ale trener, ja się tylko mogę cieszyć z tego. Trener stawia na mnie, więc staram się grać tak jak to, co umiem. A woda sodowa grozi, czy nie? No, mam nadzieję, że nie. Co trener uczula przed spotkaniem? Bo jednak jakby nie patrzeć, no, warunkami fizycznymi w porównaniu do takiego mężyka, czy też dziadzio, to troszeczkę ustępujesz. No tak, to jest zawsze dla mnie problem, ale no, trener szczególnie uczulał przed długimi piłkami, które no, mówił, że lubią grać zawodnicy trenera tam Limanowi. No i no, ale wywiązaliśmy się z tego, myślę, że bardzo dobrze. Nie dawaliśmy im pograć napastnikom Limanowi. Wiele osób mówi, że no, jesteś bardzo przyszłościowym zawodnikiem. Jakie masz w ogóle plany na swoją przygodę z piłką? No myślę, że teraz trzecia liga, no to myślę, że jeszcze trzeba pograć trochę, a co będzie potem, no to czas pokaże. Nie myślałem jeszcze, szczerze mówiąc, tak, no ale piłka przyszłościowo. Może nie jakieś mowy. A no tak, chciałoby się grać jak najwyżej. No i gdzie chciałbyś zagrać? Wiadomo, szczytem jest jakaś w Polsce, wiadomo, ekstraklasa, no a co za granicą, to nie, to jest za wcześnie, wszystko na to. Dobra. Przed Wami kolejne ciężkie spotkania, jak na razie nie idzie Wam za bardzo na wyjazdach. Co trzeba zrobić, żeby w końcu z tego wyjazdu przywieźć jakiś punkt? No przede wszystkim nie możemy wychodzić na boisko tak na śpiąco, bo to zawsze nam, to jest nasz problem na wyjazdach. Wychodzimy na boisko i no nie możemy się obudzić w pierwszych 20 minutach. Tak było w kilku meczach już.